Pole trójkąta równobocznego T1 jest dane takim wzorem, a pole trójkąta równobocznego T2 jest dane takim wzorem. Mamy powiedziane, że trójkąt T2 jest podobny do trójkąta T1 w skali. Pytanie czy 3, czy 9 widzimy po wzorze. Wzór na pole trójkąta równobocznego jest w postaci a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Czyli do kwadratu jest podnoszona długość boku trójkąta równobocznego. Czyli widzimy, że pierwszy trójkąt ma bok długości 1,5, a drugi trójkąt ma bok długości 4,5. 1,5 należy pomnożyć przez 3, aby dostać 4,5. Zatem skala podobieństwa tych trójkątów jest równa 3. Ponieważ bok większego trójkąta jest 3 razy dłuższy od boku pierwszego trójkąta, czyli tutaj mamy odpowiedź A. Natomiast jakie jest uzasadnienie? Ponieważ każdy z tych trójkątów ma dokładnie 3 osie symetrii. No to odpowiedź jest w ogóle nie wiadomo skąd, także na pewno nie. Drugie. Pole trójkąta T2 jest 9 razy większe od pola trójkąta T1. To się zgadza. Jeżeli skala podobieństwa jest 3, to wówczas pola są podobne w skali k kwadrat. Czyli 3 do kwadratu, czyli 9. Zresztą widać to po naszym wzorze. Pole trójkąta T2 to się równa. 4,5 mógłbym zapisać jako 3 razy 1,5. No i oczywiście to do kwadratu, dalej pierwiastek z 3 przez 4 przepisuję bez zmian. I teraz, jeżeli do kwadratu podniosę tylko trójkę, 3 kwadrat to będzie właśnie 9 razy, a 1,5 nadal zostawię w kwadracie, resztę przepiszę bez zmian. To otrzymaliśmy tutaj, w tym miejscu, wzór na pole trójkąta T1. Czyli moglibyśmy napisać, że to się równa 9 razy pole trójkąta T1. No i to jest dokładnie ten nasz drugi podpunkt. Sprawdźmy jeszcze podpunkt trzeci. Bok trójkąta T2 jest o 3 dłuższy od boku trójkąta T1. No to zdanie jest prawie dobre, ale nie jest o 3 dłuższy, tylko jest. Trzy razy dłuższy to jest zasadnicza różnica. Bo jeżeli mówimy o trzy dłuższy, to tak jakbyśmy dodawali 3 do boku y, trójkąta T1 i tutaj o dziwo nawet to się zgadza. 1,5, jeden i pół plus 3 to się równa 4,5. Czyli teoretycznie jest to zdanie prawdziwe, ale nie wynika z niego podobieństwo. Ponieważ podobieństwo otrzymujemy przy mnożeniu, że długość jednego boku mnożymy przez skalę podobieństwa i otrzymujemy długość drugiego boku. Tutaj jest akurat przypadek, że przy dodawaniu również się to zgadza, ale jako uzasadnienie tego podobieństwa to jest błędne zdanie. Może ono być trochę mylące, ale zdecydowanie zdanie drugie jest poprawne, zdanie trzecie jest błędne, no i taka jest odpowiedź. A2 w tym zadaniu.